Te fajki jeszcze. To taki młody człowiek, aż tak zużyte stale. Popatrz tutaj, lista, będę wodę. Tak? Statystyka, sociologia, politologia. Ja tego nie zrobię, no nie tym razem, no. Nie mogę, nie dam rady. Nie, słuchajcie, to ta trauma, to zaczęło się jeszcze w gimnazjum. Ja, Boże, co za obciach. Ja nie zdałam z 5 do 6 klasy. Że nie wiem, zawaliłam. Trochę się pogubiłam. Nie wiem, co się stało. Przecież mogłam to wszystko jeszcze poprawić. Mogłam iść dalej. Pamiętam, wiecie co, z matmą miałam największe problemy, tak, no z chemią też nie, ale matma. Ej, słuchaj, może ty wiesz, jak był, no nie wiem, wzór na przykład na, po prostu na, nie wiem, tlenek węgla? Co? No właśnie, CO, tlenek węgla. Boże, jaki jesteś mądry. Kurde, ja tego nie wiedziałam. Przecież ci podpowiadałam na kartkówce. Nie pamiętasz tego? No, nie, no ja wiem, ale ja nie słyszałam wszystkiego. No coś niby usłyszałam, no ale ogólnie to masakra. Przecież byłam tak zestresowana. No nie wiem, no masakra. Najgorzej to z tą matmą właśnie było. Kompletne z nas były betony. No na przykład figury geometryczne. Nic, zero. No, nic nie umiem. Nie no, dziewczyny, spokojnie. Całe życie przed wami. Możecie się jeszcze tego nauczyć. A pamiętasz coś z koła?
No chociażby wzór na pole koła. No na pole koła to pi r kwadrat. A na obwód 2 pi r. Wow. Naprawdę? Ty to potrafisz? To może byś nas, dziewczyny? Zawsze to mamy przy sobie. Na naukę przecież nigdy nie jest za późno. Zabierz to. Co to jest? Zawsze mnie to interesowało. To, to tym się zajmiemy później. No. Dobra, no mogę spróbować. Czemu nie? To na początek to jest... No kwadrat. To? Nie, koło. Koło. To jest koło właśnie, pole. Na koło to jest pi r kwadrat, a na obwód... Ja też mogę? Tak, tak. A na obwód 2 pi r. Storczyki jaglane są niezwykle rzadkim gatunkiem kwiatów. Troszeczkę ostre, troszeczkę spiczaste, troszeczkę ciekawe. Jak już mówiłem, niezwykle rzadki gatunek kwiatów. Troszeczkę mieszkają w środowisku naturalnym, ale również doniczkowym. Liście bardzo szerokie, o rozpiętości od 3,5 do 12 cm. Proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na kwiaty. Kwiaty spiczaste, nawet bardzo spiczaste, zawsze do góry, nigdy w dół. Nawet jeżeli spiczaste są w dół, to są spiczaste do góry. Storczyki również są domem dla fauny. Zwłaszcza tutaj, pod Radomiem, fauna i flora jest niezwykle bogata. Oto pająk Chondroscus pulskuscus. Jest niezwykle ciekawym i rzadkim owadem, a to już Punctus cibernuntius. Troszeczkę wstydliwy, troszeczkę nerwowy, zwłaszcza w obcowaniu z kamerą. Podradomskie trawniki zwłaszcza obfitują w wielość fauny. Mrówki i również muchy. Muchy są troszeczkę bardziej okazałe niż na przykład na Kielecczyźnie. Muchy radomskie są pełne gracji i szyku. Często zwracają uwagę okolicznych radomiaków. Generalnie fauna i flora Radomia to niezwykła, bujna sprawa. Proszę zobaczyć, ile kwiatów mieści się w tej niezwykle kwietnej strukturze. A to już mlecz. Proszę zobaczyć, jaki długi, zawsze rośnie do góry. A to oczywiście sosna. Lasy również radomskie są niezwykle ciekawe, ale o tym opowie nam już leśnik nadzorca Lasów Państwowych, pan Zenon Łata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zenon Łata, Lasy Państwowe.
Proszę Państwa, myślę, że do lasów państwowych, zwłaszcza wokół Radomia, nie trzeba nikogo przekonywać. Lasy są bujne, zdrowe. Proszę zobaczyć, ile tu jest drzew. Jedno, drugie, tam zaraz, chodźmy. Poproszę Pana. Drugie, tutaj jest zaraz trzecie, tutaj. To jest jeszcze malutkie drzewko, ale ono jest, już właściwie można zaliczyć jako czwarte. Proszę zobaczyć, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, tutaj jest dwunaste, tam dalej, chodźmy dalej, zobaczmy ile tu jest, gdzie? Trzynaste, czternaste, piętnaste, chodźmy, chodźmy, szesnaste, tutaj przyciśnie się pan, siedemnaste, osiemnaste, chodźmy w tamtą stronę, dobrze, to jest dwudzieste, przepraszam, dziewiętnaste oczywiście, dziewiętnaste, dwudzieste, chodźmy dalej, siedemdziesiąte czwarte, siedemdziesiąte piąte, siedemdziesiąte szóste, siedemdziesiąte ósme, i to duże, to już jest 79. 80, 81, 242, 242, 243, 244, to jest to duże drzewo tam na górze. 245, 246, chodźmy tutaj, 247 i tutaj te małe. 249 i takie jubileuszowe 250. Tutaj jestem. Dzień dobry. Jeszcze raz. Proszę bardzo, za mną chodźmy. Tutaj, proszę zobaczyć, to jest krzak, więc tego nie liczę, prawda? Bo jak wiadomo, krzaki to nie drzewa. To wiemy. Chodźmy dalej, proszę bardzo. To jest 314, 315, 316, 317, 318, prawda? Kto by się spodziewał, że tego aż tyle tutaj jest. 320, 321, 322, 323. Proszę Państwa, co jest jakby najważniejsze w tych lasach, zwłaszcza tutaj pod Radomiem? To są zdrowe lasy. Tutaj nie ma to tamto. To są zdrowe lasy, to jest wszystko specjalnie odżywione, nawadniane. Tutaj nie ma żadnej jakby ani ubocznej działalności roślin, w sensie agresywnej działalności, ani działalności człowieka. Ty no, łata! Spierdalaj stąd! Panowie, prowadzę w tej chwili program. No ty, no ale w podskokach, kurwa! Panowie, dawaj tę czapkę. No kurwa. Ty? A my mamy jeszcze gdzieś tę flaszkę, cośmy mu zajebali ostatnio? Trzeba, mają uszy. Ej, kurwa. Ale to nie uszy, to huba. Mordo, ale to już było w tamtym odcinku. W poprzednim filmie w Radomiu. No ta. Ja pierdo... Ty? A co to, a to kamera? No co się nagrywa, już tego nie wykasujesz. To się żywo. Nagrywa? Ty, a gdzie to się tu wyłącza? Tamy, ta czerwony. O kurwa. Ej, ty. Już? Ej, jak już tu nic nie widać, to ja chcę ci się do czegoś przyznać. Szczena siedząco. No też. Kocham cię. Czekaj, czekaj. Czekaj, bo tam jakieś kreski latają. O ty k***a, co to jakieś drzewo... O ty w p***u. Ty k***a, jak to jak to k***a wyłączyć? Się nagrywa chyba jeszcze. Się k***a nagrywa. Stań, człowieku bohaterze. Dzięki. Żaden z moich chłopaków nie chciał wejść na drzewo.
Dzięki wielkie, złapałeś, patrz w dół, złapałeś jednego z największych przestępców w Radomiu. Jest to Michał G., zwany jako Grosiak. Dzięki tobie miasto będzie bezpieczne. I las. Tak, las też będzie bezpieczny. Oto nagroda, 3000 zł w gotówce. 2900. 3. 2900. 3. 2900. No, sorry, 3. Radom to miasto, kochane nasze miasto, Radom tutaj chcę mieszkać. Radom to miejsce, gdzie nie powiesisz się, Radom wszystko jak u babci na wsi jest. Radom, hej, nasz kochany Radom, a wokół lasy państwowe. I przypomnijmy, że zalesienie wzrosło z 21% w 1945 roku do 30% obecnie. Radom, hej, nasz kochany Radom, Radom, hej, hej, hej! A jednak, słuchaj stary, potrzebujmy stówkę, bo mnie trochę cienko z kasą. No jasne. Dzięki.